ponad 2 lata później, po IEM-ie 2014, w końcu waszym oczom ukazuje się niesamowita relacja. Będziecie mieli przy okazji zobaczyć, no generalnie dlaczego nie pojawiła się wcześniej, ponieważ to co zobaczycie tutaj to jest wszystko co udało mi się wtedy nagrać. Miłego oglądania! Aparat? To dla ciebie jest aparat? A co to nie jest aparat? Ej, to ale... jest kurwa kamera. O, weź włącz smartfona, bo nie widać podglądu. No właśnie. Ale na smartfonie. Spoko, na lajcie widać nas i jeszcze też żeby po bokach. Tak, w sumie tak, bo to jest to jest. No, może trochę przesadzam z tymi szybami po bokach, ale... A kurwa, widać tego tira. Tamtego kurwa, oni już, dostawczaka. Oni spodek widzą najprawdopodobniej. Tak, dokładnie. Kuśne to auto. Auto jest fikuśne, tak. Dobre, znaczy przyjemnie się tym jeździ. Trochę mniej wygodnie. Ale tak, przykładnie, zdecydowanie. A tam. Może moją rękę widać, nie wiem. Twoją rękę też pewnie widać. Jedziesz tam. Tą drugą. Nogę. Zagląda pod ten. Pod podwozie. Ty w ogóle setu piszesz na fanpage'u. O, ja nie wiem, czy będę miał dla was dużo materiałów na weekend. Nie dużo, udało mi się nagrać, kurwa. Po 3 filmy na każdy dzień. Ja mam po jednym, bo masakra. Nieprawda, dzisiaj są 2. Ja mam na jutro 2 i na pojutrze 2, a dzisiaj nic. To może chociaż godzika, nie? To może chociaż godzika, nie? I tak na wiesz, publicznie. On do niej? Tak, do tej laski swojej, publicznie na streamie. Mówię, kurwa mać. Ty się chcieliś teraz przekimać w samochodzie? Balansuj, Balansuj dziwko. I teraz uważaj, bo to rondo jest chujowe. Tu już masz kilk, patrz ile ludzi tam jest. Ale nie, patrz najpierw na drogę. Teraz musisz jechać prosto. One się bardzo dobrze sprawdzają. Proszę bardzo, jakie wszystko piękne. Hanta. Nie wiem kto to jest. Pięknie, wymazał mu twarz. Jest spodek. Znowu Hanta. Niewielki. W końcu kamera sportowa. Ujebałeś ten obiektyw. Właśnie. Taka oto jest piękna pogoda w Katowicach. Kurde. No po prostu wungiel and koks. Pierdolej. Bartuś, wstawaj, trzeba na IEM pójść. Bartek, wstawaj. Nie! Wstawaj. Nie! Wstawaj. Nie! Wstawaj. Chyba palko mam bardzo operacyjne. Tak nagrywać filmy, nie? Hola, hola! Esta pelagiana espaniola! Ej! Ej, tak. Idzie telewizor i nagle kurwa okazuje się, że YouTube. Moi drodzy, to była moja relacja z IEM-u 2014. Mam nadzieję, że idealnie pokazała wam ona ogrom imprezy i naprawdę emocje, które się tam działy i... No i w ogóle, że mieliście okazję zobaczyć, jak to tam w środku wyglądało, ile było ludzi w spodku. No mam nadzieję, że była dość, powiedzmy tak, rzetelnie zrobiona, dużo tych materiałów było i tak dalej. I że się dobrze bawiliście. Miłego dnia, pa!